Z nami jest Rami Mustafajew przed meczem z GKS-em Tychy. W ostatnim meczu z GKS-em Katowice powtórzył się wynik z jesieni, remis. Czy jest w Was poczucie braku satysfakcji z tego wyniku? Myślę, że tak, bo zagraliśmy bardzo dobry mecz, mieliśmy swoje okazje, które mogliśmy wykorzystać i zamknąć ten mecz i już byśmy byli o krok od baraży tak naprawdę. Przed nami ostatnie dwa mecze rundy zasadniczej. Czy w szatni można wyczuć, że są to mecze decydujące o wejście do baraży właśnie? No na pewno to są dwa bardzo ważne mecze. Myślę, że jak wygramy teraz mecz w sobotę, będziemy już o jeden krok bliżej do baraży. Jakiego GKS-u Tychy spodziewasz się w niedzielę? Jakie to będzie Twoim zdaniem zadanie dla Was? No, myślę, że na pewno to będzie ciężki mecz. GKS Tychy poprzednim razem wygrał u nas 2-1, więc nie będzie to łatwe spotkanie, ale będziemy chcieli na pewno pokazać się z jak najlepszej strony i wygrać ten mecz i udowodnić, że baraże należą do nas.